czy jesteś kibicem Legii Warszawa. W takim razie zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych aktualizacji dotyczących naszego zespołu. Mecz towarzyski pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok był wszystkim, tylko niespokojnym. Jednym z efektów tego intensywnego starcia była kontuzja jednego z naszych najważniejszych pomocników. Dziś porozmawiamy o tym, co się stało z Juergenem Elitimem i jaki to ma wpływ na Legię. Podczas meczu towarzyskiego Elitim doznał poważnej kontuzji po ostrym ślizgu zawodnika Jagiellonii. Nie mamy jeszcze ostatecznej diagnozy, ale wiemy już, że nie będzie mógł nam pomóc w pierwszych meczach nowego sezonu. Kolumbijczyk ma problemy z kolanem i musi przejść bardziej szczegółowe badania. Nasz trener, Goncalo Feijo, skomentował niepokojącą sytuację. W wyniku jednego z ostrych wślizgów zawodników Jagiellonii, Juergen Elitim zmaga się z kontuzją. Szczerze mówiąc, sytuacja nie wygląda dobrze. Elitim na pewno nie zagra w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin. Może to być dłuższa przerwa. To ogromna strata dla nas, zwłaszcza w ten sposób, powiedział Feijo. To bardzo zła wiadomość dla Legii, ponieważ Elitim był kluczowym zawodnikiem w poprzednim sezonie, biorąc udział w 50 meczach, strzelając 2 gole i zaliczając 4 asysty. Zbliża się pierwsza kolejka PKO Ekstraklasy przeciwko Zagłębiu Lubin 20 lipca, a także eliminacje do Ligi Konferencji Europy, więc ta kontuzja przychodzi w bardzo nieodpowiednim momencie. Chcemy poznać Twoją opinię. Jak myślisz, jak Legia Warszawa poradzi sobie bez Juergena Elitima? Zostaw swój komentarz poniżej i powiedz nam, dlaczego Twoja opinia jest ważna dla drużyny. Twoja opinia może zrobić różnicę.